Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą War Hospital. W poprzednim filmie bardzo mocno poprawiliśmy morale, aktualnie 87%. To naprawdę sporo, patrząc jak to wyglądało wcześniej. No i co najważniejsze, no w tym odcinku kończymy rozdział numer 2, zostały tylko 2 dni, pewnie niecałe, więc lecimy. Dobra, co tu się dzieje? Ryan, wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Minus 11 godzin, rekonwalescencja. Tu jakiś awansik. Agresja? Co ty? To jakaś wymianka, widzę, jest. Jest wymianka. No to co? Je raz na 2 dni, morale wzrasta, gdy racje żywnościowe są ustawione na połowę. No nie, nie, teraz dajemy całe racje, kurde. No dobra, przyjacielskość. Tu kolejny awansik. Panie, panie, złoty. Musimy się tego pozbyć. Tutaj są wymiany. Gdzie ta lupa? Tu jest lupa. Czyli pasja, znacznie wolniej się męczy. No to już. Jak to tutaj wygląda? Bo tu widzę przemęczeni, przemęczeni wszyscy. Oni budują. Dobra, pielęgniareczki wracają. Dawać, dawać. 2 dni zostały. Naprawdę mało czasu. No tam mam dużo do pochowania, no ale... Może jak wszystkich nie pochowam... Jak wszystkich, kurde, nie wiem. Nie wiem co tutaj. 61? Mogę się nie wyrobić w te 2 dni. Wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Minus 11 godzin. 5 czeków. Na froncie jest stabilnie. Oho. Utrzymanie okopów. Depesza z kwatery głównej. Chcą, żebyśmy wysłali więcej żołnierzy do okopów na wypadek, gdyby raporty wywiadu były błędne. Jeśli to zrobimy, otrzymamy zgody na zatrudnienie. Ale to mam do... Mam ile? Te parę godzin tylko? 18. Ile mam czasu? Będzie napisane? Żeby to nie było, że to jest zaraz, bo... No bo... To jest nie do zrobienia. Ja wiem, że ta gra losowo daje zadania, ale jeżeli to ja bym miał te, na przykład te, nie wiem, 2-3 godziny, to co tutaj wygląda u góry. No to co? Tu mam 3 punkty. Na razie 3. Czekam. Czekam, bo jeżeli to o to chodzi, to bez sensu. Tego byśmy się pozbyli. Nie, nie możemy. No to przyjacielskość. Dalej. Lecimy z tematem. Produkcja leci. Może jakieś ulepszenie jedno, małe. Nie no, w sumie jedno się robi. I to nie małe. Jak to wygląda właśnie tutaj? To jest bardzo ważna sprawa. Ten jest wyczerpany, pójdzie na odpoczynek. Ten zaraz wraca, stabilny. Zostały tylko 2 dni. Patrz, ja muszę tak patrzeć pod ten pryzmat tego, że... Zostały 2 dni, nie? Jak oni pójdą mi na odpoczynek 15 godzin, później zaczną leczyć, to i tak rekonwalescencji nie skończą pacjenci. Chyba będę ich zajeżdżał, tych wyczerpanych. A później na jednego lekarza będę cisnął. Chociaż kurde, no nie, no bo zaraz walka w okopach. Ten stabilny. No chodź tutaj. Tego zajadę jednego lekarza najwyżej. Same jedyneczki są, same jedyneczki. O, o proszę. Robić, robić. Robić nie ma komu, kurde. No i dobra. Tak? To nie fajnie. No nie jest napisana godzina tutaj utrzymania okopów. No walka już jest tuż, tuż. Ja nie mam tyle punktów. Pogłoski o lekarstwie. Oddział zwiadowców udał się do wioski, gdzie to rzekomo lekarstwo było używane do leczenia chorych. Mieszkańcy wioski wydają się niedożywieni. Pola były zbyt długo pozostawione sobie, a żywego inwentarza pozostało bardzo mało. Wójt wioski.
jest zirytowany i niechętny do odpowiadania na jakiekolwiek pytania. Mówi tylko zwiadowcom, że jego lud przetrwał chorobę dzięki swojej wytrzymałości. Następnie prosi zwiadowców o odejście, ponieważ mieszkańcy wioski mają własne problemy do rozwiązania. Tu za mało zasobów, więc tego nawet tej opcji nie mogę wybrać. Mogę tylko zmusić wójta do udzielenia informacji. To jest jedyne, co mogę zrobić, bo tu jest za mało zasobów. No to już. Grożenie bronią wydaje się mieć jakiś skutek. Przestraszony wójt wioski wyjawia, że kilka dni temu odwiedził ich lokalny farmaceuta. Zostawił kilka wskazówek, jak radzić sobie z chorobą i dostarczył lekarstwa, które skutecznie pomagały złagodzić objawy. Zaznaczył lokalizację na mapie dowódcy. Powinno być to miejsce, w którym zwiadowcy mogą spotkać farmaceutę. Zrozumiano. Chciałem tam wysłać zwiadowców. Czy oni automatycznie chyba się wybrali? Tak. Trochę zmęczeni. To do domu. To do domu. Zmęczony, to do domu. Tutaj widzę, że zaraz będziecie zajechane. A będzie z okopów więcej spadało mi. Tak sobie zrobimy. Zara będzie rzeźnia. Zara będzie rzeźnia! Wygląda na to, że toksyna nie zdążyła jeszcze rozprzestrzenić się w organizmie, a zatrucie było tylko łagodne. Szanse pacjenta na przejście są znacznie większe niż oczekiwano. Zgodnie z procedurą, jaki to lekarz? Tym bardziej, zgodnie z procedurą. Nie wykorzystujemy więcej leków. Pierwszy atak z dwóch. Czyli to, teraz okopy. Teraz okopy. Tak. Nie chowamy zmarłych, no co? Jest wojna. McDonald's sobie poradzi. Karetka fajnie, jakby mi się odwiesiła. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dało mu chęci do powrotu do zdrowia. Morale do góry. 95% morale. Serio? I drugi atak. Tym razem chemiczny, słyszałem. Na szczęście lekarzy mam. Ilu ich tam jest? 7, 8, 10 i w punkcie sanitarnym 30. Nie fajnie. Odpal tą karetkę. No tu jeszcze nikogo nie ma, bo oni do okopów biegną. No nic, teraz będą mi umierać. Tak zawsze jest, jak jest ta walka. No ale nic z tym, na nic na to nie poradzę. Na szczęście mam 95%. Szczęście jest 95%. Będę potrzebował, no tu mam 40, sporo. Tego będę musiał produkować więcej. Alkoholu brak. Ten skończy to ulepszać w końcu, czy co? Ten wyczerpany to do domu. No i wszyscy do okopów. Punkt sanitarny. Coś takiego zrobimy sobie. Pacjent ma wbity w czoło duży kawałek drewna. Wygląda na to, że to część umocnień okopowych. Chcę wykonać dodatkowe badania, aby mieć pewność, że po usunięciu nie zostaną drzazgi. Dłuższa rekonwalescencja czy operacja? Szczerze, to rekonwalescencja. Bo tu zacznie się nieciekawie zaraz robić. Oni czekają na pacjentów. Tu jest pacjent. No to już ogarniaj. Dobrze wypoczęty, a ten zaraz wraca. No to gitara. Dobrze wypoczęty. No to jeden. Wow, tu mamy trójeczki. Niech się ustawią. Trzy trójeczki. O, albo tak. Bo zaraz będą ważniejsi pacjenci.
Lada moment. Do okopów muszę zacząć wysyłać ludzi. Wygląda na to, że kula przeszła przez ciało pacjenta, nie powodując ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych. Oczekiwane szanse na przejście są znacznie większe niż oczekiwano. Dobra wiadomość. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dodało mu chęci do powrotu do zdrowia. Morale 96%. No nie spodziewałem się. Tak patrząc dwa odcinki temu, co się działo, nie wiem, tam z 15% miałem. To była tragedia. No i dobra, tutaj operacja. Ten jest wypoczęty, za jakiś czas wraca chyba, co? Tu jest stabilnie. No to co, okopy. A właśnie, dalej jest ta misja, dalej jest. Dobra, no to wysyłamy. No teraz będą masowo umierać, nie ma co się oszukiwać. Dalej na czerwono. Wysłałem sporo, a tu się nic nie zmienia. Dwa punkty kolejne. Ale... ja tu to wysłałem ich mnóstwo. Właśnie dostałem potwierdzenie od dowódca. Powinniśmy wkrótce otrzymać zgody na zatrudnienie. Mam 3. Mogę zatrudnić lekarza niby, ale czy ja go potrzebuję? Nie mogę, bo on kosztuje 5 punktów. Mogę jednego inżyniera. Szczerze, to zespoły medyczne by się przydały. Muszę wykorzystać na pewno w 2 dni te punkty zatrudnienia. A w takim przypadku bym musiał to ulepszyć. To zrobimy to. Pyk. Niech się robi. A niech się robi. Rana pacjenta była nieoczekiwanie czysta i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że może dojść do infekcji. Moglibyśmy zaoszczędzić trochę środków medycznych, jeśli pominiemy czyszczenie rany. Oczywiście zaoszczędzamy. Wygląda na to, że kula przeszła przez ciało pacjenta, nie powodując ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych. Oczekiwane szanse na przeżycie są znacznie większe niż przewidywano. Dobrze, tam umierają masowo. Tam umierają masowo. I nic na to nie poradzimy. No dobra, pokażcie ich. Stabilny, wypoczęty. Nie wiem, kiedy on wraca. Już chyba wraca. Dawaj tego stabilnego. Kurde, jeden punkcik za niego, taki marny. To są 3 punkty za ciebie. I czekamy, czekamy. Chciałem zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Zmęczony. Tego trochę mam. Alkohol mało. Dawaj tu. Pielęgniarki jeszcze cisną. No muszę ich trochę zajechać. Was też. Aż nie padną. W sumie jeszcze nie miałem ani razu sytuacji takiej, żeby ktoś miał, wiecie, paść. Operacja była zaskakująco łatwa i pozwoliła zespołowi operacyjnemu nabrać większej wiary w swoje umiejętności. Morale do góry. 8-8. 8-8. Czy 28? No tam jest też sporo chłopaków. Dobrze, tu jakiś awansik. Przyjacielskość. Dalej to samo. W rozdziale trzecim będziemy mieli więcej personelu. To będzie inaczej. Ulepszenie skończone. Szczerze, no nie stać mnie na inne. No to co? No to inżynier. O, zespół medyczny, tu wymianka. Inżynier. Wraca, wraca. Produkcja alkoholu. Tego będę może potrzebował. Jedzenie jest? Mało. Tego nie rób. Jedzenie teraz. No i ciśniemy. 27 w okopach. Sporo. No i muszę jeszcze wysyłać tam do okopów.
reached the engineering depot. No to wysyłamy. Kolejne 3 punkty. Kolejne 2 punkty. Już jest na zielono. Ja bym zrobił na niebiesko. Bo to wiecie, pewnie mi spadnie osób z frontu. W lepszym stanie może będą spadali, no nie wiem. Niestety jeszcze na niebiesko nie jest. Ale myślę, że tyle jest czasu, że damy radę. Też dużo osób spada. Se, układ odpornościowy pacjenta nie reaguje dobrze i istnieje wysokie ryzyko infekcji. Bez dodatkowych środków medycznych możemy go stracić. Plus 8? No ale jak ja dam 8, a mam z 30 parę, to stracę innych pacjentów. Tam jest w kolejce duża liczba. Normalna procedura, może się uda. No dobra, to pokażcie mi tutaj. Teraz możemy dodać ich więcej, bo są, no właśnie. Jeden, drugi stabilny. Dobra, jeszcze spoko. To jest wszędzie stan dobry i tylko jeden punkcik za nich, więc czekamy na lepszych, w gorszym stanie pacjentów. Wygląda na to, że nasza diagnoza w tym przypadku była bardzo trafna. Możemy wykonać bardziej odpowiednią procedurę zamiast standardowej, aby zapewnić płynniejszy przebieg operacji, lub możemy zaoszczędzić trochę zapasów. Oszczędzamy. Jeden dzień. Ponad w sumie, bo jeszcze nie ma odliczania. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dało mu chęci do powrotu do zdrowia. Dobra wiadomość. No dobra, dajmy im odpocząć. Jak będzie ostatnia doba, to będziemy lecieć na maksiora do ostatniego tchu. Teraz to zrobimy sobie. O kurde, dopóki mamy samych w dobrym stanie, to niech one idą odpocząć po jednej. No wy na front, no ale w sumie ktoś musi chować zmarłych. Wyczerpany. Ten zaraz też będzie wyczerpany. Czego nie mam? Alkoholu brak. Jedzenia, nie no, jedzenie jest pod kontrolą, dobra. Przykra wiadomość. Ale jest wojna. Pacjent ma wbity w ciało duży kawałek drewna. Wygląda na to, że to część umocnień okopowych. Chce wykonać dodatkowe badania, aby mieć pewność, że po usunięciu nie zostaną drzazgi. Jaki to pacjent? Chirurg. No nie. Dłuższa rekonwalescencja. Lekarz ważniejszy. Dlaczego jest tylko jedna operacja przeprowadzana? Ja się pytam. Stabilny, lecimy. Stabilny, lecimy. Kolejeczkę. No dobra, róbmy ich, bo tu widzę szybkie operacje lecą. Robimy wszystkich. Dobrze. Na front muszę zacząć wysyłać więcej osób. Chciałbym tam mieć na niebiesko. Pacjent ma objawy infekcji i krew w moczu. Obawiam się, że mogło dojść do uszkodzenia nerek. Chcę wykonać dodatkowe badania. Ile? Godzina 47. Jaki lekarz? Chirurg. Tylko standardowa. No brak przypisanych, ale dobra. Widzę, że oni już żyją. Tego będę potrzebował dużo. Tutaj wymianka. Jedzenie jest. Ulepszenie. No nie, czeki. Zero. Tak zrobię na chwilę. I pielęgniareczki. Cztery mogą wracać tam. Operacje potrzebne do... Trzeba robić, trzeba robić. Słyszę. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dodało mu chęci do powrotu do zdrowia. Morale do góry. Super. Pokażcie tych nowych. Ciężki stan. Da radę? Da radę.
Stabilny też tutaj w kolejeczkę. No i o, tych możemy leczyć od razu. Więcej takich chemicznych. Pacjent ma ciężkie oparzenia, ale wygląda na to, że jego ciało już zaczęło się goić, ponieważ widać ślady żywej tkanki. Jego szanse na przeżycie są znacznie większe niż przewidywano. Chyba czas wysyłać do okopów. 3 punkty. Kolejne 3. Jest. Silnie. Super. Muszę robić czeki, bo ich nie mam. 1. O, 1. 93%. Wygląda na to, że ciało pacjenta zaatakowała jakaś bakteria. Ze względu na wczesne objawy nie możemy postawić jednoznacznej diagnozy. To może być tężec, ale może to tylko grypa plus jeden. No dobra, plus jeden dodajmy, bo ja widzę, że to jest ten lekarz. No to gitara, plus jeden. Czyli mamy VIP-a, którym trzeba się zająć. Jest tutaj w stanie dobrym. Ciężki, stabilny. Ale czy to jest stan dobry? A on o nim mówi? Jest stan dobry. To on mi każe amputować, po co? Halo. Dobra, zaraz go ogarniemy, ty. Nie telep się tam. Stan ciężki, ciężki, ale to są dobre, ciężkie stany. W sensie ten stabilny może poczekać. I ten dobry też VIP może poczekać. O. A ten ciężki za jeden punkcik. Stabilny za trzy jest ważniejszy. On już nie da rady? Da radę może. Ale stabilny za dwa jest ważniejszy. Ciężki. Ale będę ich zajeżdżał pod koniec. Wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Dawać tą walkę na froncie. Czeki, muszę robić czeki. Jeszcze coś bym chciał ulepszyć. Właśnie, ja... Zespół medyczny mogę zatrudnić. 3 mogę zatrudnić, no to jedziemy z 3. Zamów. Muszę tu wykorzystać te punkty personelu. Ja pamiętam w pierwszym rozdziale chyba zostawiłem 1 czy 2 punkty. I one chyba przypadły. Trzeba być na 0. Tak samo z ulepszeniem. Jak najwięcej tego wykorzystać. Dlatego lecimy. Czekamy na razie. Jeszcze ponad doba. A tu jest za dużo osób. Tu jest za... O jest. Co tu się dzieje? Stan ciężki za jeden punkcik odmowa. Stan ciężki za jeden punkcik odmowa. Dobra, terminalny. VIP-a muszę zrobić. Już jest stabilny. VIP jest ważniejszy. Ten nie przeżyje. Odmowa. 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 To oni są wszyscy za jeden punkt, a mają stan krytyczny. Ten jest dobry. Ten jest dobry. Krytyczny. Nie da rady. Tu niby da. Terminalny. Nie da. Kurde, 3 punkty za ciebie. Tu może dam jednego i drugiego szansę. Do amputacji, żeby to szybciej szło, krytyczne. To zawsze morale... A, w sumie morale są wysokie. Po jednej amputacji pykniemy tutaj. On mówił, że u niego też amputacja wchodzi w grę, ta? U tego VIP-a. No to już, amputacja. O. Co tu się zmieniło mi nagle? Ten krytyczny nie da rady? Ten nie da rady? No jakiś żart. 2 punkty, odmowa. Po tym byśmy kogoś pyknęli. Stan ciężki. Tu jest kolejny stabilny. No jest ciężko, no. 2 walki na froncie i zaraz 3. Końcówka rozdziału, to wiadomo, że musieli nas dojechać. Znowu?
Znowu jakiś VIP. C. Wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Ja muszę zamówić jedzenie zaraz. Albo zacznę je produkować po prostu. W większej ilości. Dawać tam operacje, pomagać. Gdzie ta Jackson? Ty tu powinnaś być. Dawać tych z okopów. Chociaż szczerze, tak o zrobimy. C. Wygląda na to, że infekcja objęła nogę pacjenta. Standardowo musielibyśmy ją amputować, ale wygląda na to, że pacjent dobrze reaguje na leki i mamy duże nadzieje, że to wystarczy, by uratować nogę. Plus jeden koszt, ok. Dawać ten. No statystyki są kiepskie, ale morale wysokie. Zaraz znowu walka na froncie. A aktualnie, prawie wszystkich pozbierałem. Wyczyściłem przed nowymi. Wygląda na to, że nasza diagnoza w tym przypadku była bardzo trafna. Możemy wykonać bardziej odpowiednią procedurę zamiast standardowej, aby zapewnić płynniejszy przebieg operacji lub możemy zaoszczędzić trochę zapasów. Oszczędzamy. Wygląda na to, że nasza wstępna diagnoza była błędna. Rana została oczyszczona, odłamki usunięte, ale nie ma poważnych uszkodzeń wewnętrznych ani innych powikłań. Niedługo powinniśmy skończyć. Układ odpornościowy pacjenta nie reaguje dobrze i istnieje wysokie ryzyko infekcji. Bez dodatkowych dośrodków medycznych możemy go stracić. Dobra, tego mam dużo. Wygląda na to, że na szczęście kula zatrzymała się na kości, nie wyrządzając większych szkód. Udało nam się ją usunąć i zakończyć operację szybciej niż się spodziewaliśmy. Wracamy do roboty. Zaraz ostatnia doba, więc ten kto może niech sobie odpocznie. My lecimy na front, bo zaraz walka. My tutaj też trzeba pomóc. Cholerka no. Takie roszady. No dobra, dawać tą walkę. Nie fajnie. Dobra, tu jest ich trochę. Mamy VIP-a. Mamy trzy punkciory. I niech się ustawią w kolejkę. Dobra, pierw tutaj, bo oni są wypoczęci. Terminalny za trzy punkty nie przeżyje. O, tu może. Po nim iść odpocząć. Amputacja. Może go uratujemy, albo bez amputacji. A tu wszędzie stan dobry. Tu trzy punkciory, tu trzy punkciory. Tu dwa punkciory. Jedziemy z nimi. Oni też się niech w kolejkę po prostu ustawią. No zaraz będzie kolejna walka, więc... O właśnie. Osiemnastu, no zaraz tam wyślę więcej osób, ja zdaję sobie z tego sprawę i że muszę też wysyłać na front. Dobra, tu jeszcze mamy miejsca, ale potrzebuję też czeki, żeby ulepszenie zrobić. Wygląda na to, że kula przeszła przez ciało pacjenta, nie powodując ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych. Oczekiwane szanse na przeżycie są znacznie większe niż oczekiwano. Wygląda na to, że wstępna diagnoza była błędna, rana została oczyszczona, a odłamki usunięte, ale nie ma poważnych uszkodzeń wewnętrznych ani innych powikłań. Niedługo powinniśmy skończyć. Jak to tu wygląda? Wyślij ciężarówkę, wezwij ciężarówkę, o. Wymianki? Nie, bo ona ma wszystko to, czego potrzebuje. Nie rób nic.
C. Wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Minus 20 godzin ponad rekonwalescencji to sporo. C. Wygląda na to, że gaz był rozcieńczony i nie jest aż tak silny. Uważamy, że możemy użyć mniejszych ilości zasobów do leczenia obrażeń pacjenta bez większych powikłań. Dobra wiadomość. C. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dało mu chęci do powrotu do zdrowia. Morale do góry 82%. Sporo trupów mamy. Jeszcze trochę ich przemęczę. Dobry, dobry, dobry. W kolejeczkę. Przed nim. Ten może być od razu ogarnięty. Se. Wygląda na to, że infekcja objęła nogę pacjenta. Standardowo musielibyśmy ją amputować, ale wygląda na to, że pacjent dobrze reaguje na leki. I mamy duże nadzieje, że wystarczy, by uratować nogę. Dobra, dodajmy ten jeden materiał. Znowu nowi? Dobra, tu troszeczkę na front wyślemy. I troszeczkę czeków byśmy zrobili. Dwa, chciałbym z 10, bo ulepszenia czekają. Możliwe, że coś będę musiał zamówić. 1, o 9, 10. Troszeczkę chłopaków na front też. 3, 4, 5. Na razie tak to zrobimy. 17. Ulepszenia. Tylko jakie? Wszystko, no takie te ulepszenia, co teraz zrobię, to po to, żeby wspomóc rozdział numer 3 bardziej, nie? 4 czeki, może parę ulepszeń. Żeby później było dużo mniej. Standardowy zestaw do transfuzji. Zmniejsza szybkość pogarszania się stanu pacjenta. Dawać to. Dwóch niech robi. Jeszcze coś innego. To nie wszystko. Zespoły medyczne. Pielęgniarki może nie. Inżynierowie. No to w ogóle. Skraca czas odpoczynku potrzebny jednostkom o 20%. To jest spoko, ale nie mam aż tylu sprzętu. Ciężarówki nie potrzebuję. Magazyn nie potrzebuje powiększać. O, zmniejsza o 10% zużywaną przez połowę racji, przez standardową rację i przez pożywne racje. Mniej jedzą tak jakby, nie? O 10%. Dawać to też, no. Dawać, dawać. To wy mnie tutaj w konia robicie. O kurde, ta prawie zemdlała. Tak zrobimy, bo one muszą być na ostatnią dobę, która się jeszcze nie zaczęła. Wypoczęte. Tak samo tutaj to zrobimy. A w okopach ich jest sporo, nie? Gdzie jest McDonald's? Tu jesteś. No rzeźnia, rzeźnia. Po prostu rzeźnia. Dużo operacji naraz robionych. Se. Wygląda na to, że pacjent ma silną wolę, a ostatnie wydarzenia wywarły mniejszy wpływ niż myśleliśmy. Wygląda na to, że bardzo dobrze, że pacjent bardzo dobrze reaguje na leczenie i chyba wyzdrowieje szybciej niż oczekiwano. Minus 9 godzin 7 minut. Ile tam ich jest? 25. No leżą chłopaki, leżą. Se. Rana pacjenta była nieoczekiwanie czysta i bardzo... Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że może dojść do infekcji. Moglibyśmy zaoszczędzić trochę ze środków medycznych, jeśli pominiemy czyszczenie. Pomijać. Pomijać, wykonać. O, już na froncie jest spoko. No to dobra, a to jest w ogóle ten 23 chyba, co? Tak, tutaj mamy wytrzymać do tego momentu. To ostatnia walka będzie na froncie.
Zaraz ostatnia doba się zaczyna. Operacja była zaskakująco łatwa i pozwoliła zespołowi operacyjnemu nabrać większej wiary w swoje umiejętności, morale do góry 94%. Wygląda na to, że nasza wstępna diagnoza była błędna, rana została oczyszczona, a odłamki usunięte. Ale nie ma poważnych uszkodzeń wewnętrznych ani innych powikłań. Niedługo powinniśmy skończyć. Mamy VIP-a. Jest tutaj, no to od razu go ogarniemy. Tu kolejny z chorą głową. I tutaj, dobra, zmęczony. Pewnie ten jest wypoczęty. To jest stan ciężki. Za jeden punkcik. Wypoczęty, to tu z tego stabilnego pykniemy. Ten nie wiem, on tu jeszcze jest chyba. No to pyknij tych dwóch stabilnych. Czy nie wiem, czy ty jesteś tu, czy ci nie ma. Dorzucimy wszystkich. Niech mają po trzech. A zwiadowcę mogę gdzieś wysłać jeszcze na ostatnią dobę? No i patrzcie, nic tu... A nie, jest coś! Nie wiem, czy zdąży. Nie, 4 godzinki, dobra. Oddział zwiadowców zgodnie ze wskazówkami wójta wioski udaje się do miejsca, w którym można spotkać farmaceutę, który stworzył rzekome cudowne lekarstwo. 4 godzinki, lecicie tam. Operacja była zaskakująco łatwa i pozwoliła zespołowi operacyjnemu nabrać większej wiary w swoje umiejętności. No będą mi masowo umierać tam na tym froncie. Obrażenia ciała pacjenta są rozległe, ale powierzchowne. Wydaje się, że udzielona pierwsza pomoc wystarczyła, aby zapobiec dalszym urazom podczas transportu. Wygląda na to, że nasza diagnoza w tym przypadku była bardzo trafna. Możemy wykonać bardziej odpowiednią procedurę zamiast standardowej, aby zapewnić płynniejszy przebieg operacji lub możemy zaoszczędzić trochę zapasów. Oszczędzamy, bo zaraz będzie spadać ich tu sporo. Ulepszenie zaraz się skończy. To ogarniemy od razu. Wow. Mówić. Depesza z kwatery głównej. Majorze Wells. Informuję pana, że dowództwo jest wdzięczne za działania pana i podpułkownika McFionkaina w stosunku do majora Erika Fraundela. Jego przesłuchanie powinno dostarczyć nam wielu przydatnych informacji. W dowód wdzięczności postanowiliśmy skierować do pańskiego szpitala dodatkowe zasoby z innych placówek. Dostajemy punkty na zatrudnienie i 5 czeków. Obrażenia. Ciała pacjenta są rozległe, ale powierzchowne. Wydaje się, że udzielona pierwsza pomoc wystarczyła, aby zapobiec dalszym urazom podczas transportu. Dobra, muszę wykorzystać te punkty personelu, bo tu zaraz się odpali ostatnia doba. Tylko na co to wykorzystać? Ile kosztujesz, inżynier? 2 akurat. No to już. Zamawiamy od razu, na bieżąco. Mamy czeki. Ten alkohol może bym zamówił, on jest tani. No i do leczenia głowy. To jest 6, no i alkohol jest tani, nie? 11, no to za wszystko? Dobra, 50, nie, 50 to za dużo. 30. Nie będę musiał go produkować może. 9, no 3 może się przydadzą. Zaraz na jakieś ulepszenie. No dzieje się, dzieje. 19. Właśnie rozpoczęła się ostatnia doba. Wygląda na to, że nasza wstępna diagnoza była błędna. Rana została oczyszczona, odłamki usunięte, ale nie ma poważnych uszkodzeń wewnętrznych ani innych powikłań. Niedługo powinniśmy skończyć. No dobra, pokażcie mi, jak to tutaj wygląda. Stabilny to w kolejeczkę. Odpoczynek, bo trzeba. Oni są wypoczęci. A nie, on to jest wypoczęty. Każdy jest wypoczęty. Dobra, jesteśmy na bieżąco. Nie wiem, jak to się wydarzyło, że jesteśmy na bieżąco, ale jesteśmy. To co, może odpocznijcie sobie wszyscy zmęczeni. Produkujemy. To zamówiłem w sumie. To jeszcze jest. Alkohol zamówiony. Jedzenie jako tako jest. No dobra, zaraz ulepszenie pójdzie w ruch. Operacje to może tak... Gdzie jest ta Jackson? Ty tutaj.
Ty odpocząć. Chować trzeba tam zmarłych w większej ilości, bo zaraz zobaczę, tam ich jest sporo. Jeszcze 73. Nie wyrabiam się schowaniem zmarłych. Ale widzę, że to nie jest priorytet tej gry. Priorytetem jest zaawansowany punkt opatrunkowy. To jest 16. Se, pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dało mu chęci do powrotu do zdrowia. Morale na 81. Punkt spotkania. Lokalizacja podana przez wójta to mały dom, opuszczony prawdopodobnie na długo przed wojną. Przekonany, że to miejsce nie jest bezpieczne, dowódca zwiadowców nakazuje swoim ludziom obserwację z daleka. Nie mija dużo czasu, zanim pojawia się mężczyzna z dużą, ciężką torbą. Wtedy z budynku wychodzi grupa niemieckich żołnierzy. Następuje między nimi krótka rozmowa, a torba zmienia właściciela. Potem mężczyzna wraca tą samą drogą, którą przyszedł. Niemieccy żołnierze idą w przeciwnym kierunku. Fajnie by było się dowiedzieć. Zaatakuj Niemców, bo dążyć za farmaceutą. To komu dał? Wtedy z budynku wychodzi grupa niemieckich żołnierzy. Następnie torba zmienia właściciela. Czyli farmaceuta miał dużą, tak? Farmaceutę trzeba zaatakować Niemców. Dobra, za farmaceutą. Śledząc farmaceutę, zwiadowcy powinni trafić do laboratorium, dzięki czemu będą mogli przesłuchać mężczyznę bez ingerencji innych osób. Współpraca z wrogiem była ciężkim oskarżeniem i dowódca chciał przed wydaniem jakiegokolwiek wyroku lub aresztowania farmaceuty należycie go przesłuchać. Krążyły też pogłoski o cudownym lekarstwie. Być może w laboratorium farmaceuty można było znaleźć jakieś nieznane receptury. I co? Muszę wysłać. Lecimy dalej. 16 godzin? No to się jeszcze wyrobicie. Owen, lecisz. Bo do końca 22 godziny. Ostatnia chyba robota dla zwiadowcy. Tu jest wszystko pięknie. Tu też jest pięknie, na bieżąco. Na froncie też spokój. No dobra, zaraz zacznę robić ulepszenia. Tylko muszę czeki porobić. Może nie jakoś mega dużo. Myślę, że tak. Zrobimy sobie 6, 9. A resztę do okopu, bo na czerwono z powrotem. Zróbmy tam na niebiesko. W sumie na zielono też może być. Jeszcze jeden. Patrzcie, ile tam ich leci. Kurde, armia. Spoko. No i co? Ulepszenia. Żeby przed tym rozdziałem trzecim. Co do leczenia, do produkcji, do zwiadu. No ale leczenie ułatwimy chyba, nie? Jakieś takie konkretniejsze ulepszenia, te właśnie cięższe. Tylko ile to godzin? 24. No właśnie, a 21 godzin. Chciałbym takie ulepszenie skończyć, a nie wiem, czy to mi pozwoli. A jak dam więcej ich? Nie produkujmy. A właśnie, czy ja wyrobię się? 24 godziny. A jak będzie dwóch? O, jest 14. No, takie duże ulepszenie sobie pykniemy. I dobra, jakieś małe później też. Pewnie starczy nam czasu. Wygląda na to, że na szczęście kula zatrzymała się na kości, nie wyrzucając większych szkód. Udało nam się ją szybko usunąć i zakończyć operację szybciej niż się spodziewaliśmy. To jest dobra wiadomość. Wszystko pod kontrolą. 12. Jeden chłopak, trzech chłopaków. Nowi pacjenci arrived. Sir, obrażenia ciała pacjenta są rozległe, ale powierzchowne. Wydaje się, że udzielona pierwsza pomoc wystarczyła, aby zapobiec dalszym urazom podczas transportu. Pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dodało mu chęci do zdrowia. Morale 8-9, 90. Pokażcie tych nowych. O, takich dawać. Znowu?
dawać ich na bieżąco. Kolejny. Stabilny. Odpoczywa, wypoczęty, zmęczony. Dawaj tego jeszcze stabilnego. Później odpoczynek. A ten tu. Zaraz przyjdzie kolejny, nie? Sir, wydaje się, że pacjent ma wysoką tolerancję na zatrucie gazem, ponieważ jego organizm sam zaczął neutralizować toksyny. Jego szanse na powrót do zdrowia są znacznie większe niż przewidywano. Oszczędzamy, bo tam mi się kończą zasoby na tą ostatnią dobę. Se, wygląda na to, że kula przeleciała na wylot, pozostawiając czystą ranę wylotową. Wokół rany są ślady oparzeń, które sugerują, że pacjent próbował się leczyć jakimiś metodami, które z kolei zapobiegły infekcji. Se, wygląda na to, że gaz był rozcieńczony i nie jest aż tak silny. Uważamy, że możemy użyć mniejszych ilości zasobów do leczenia obrażeń pacjenta bez większych powikłań. Dobra wiadomość. 74 tu jest. No. Nie mam ludzi, żeby tam obstawić. Zaraz, zaraz. Przydział, bo mamy nowych. Po kolei. Muszę produkować teraz tych. Tego już w ogóle w sumie nie muszę, ale idźcie odpocząć. Jedzenie jest. Alkohol jest. Masowa produkcja tutaj. Oj, wszyscy są zmęczeni. Ale na froncie chłopaki umierają. Nie wszyscy, ale część. Was muszę wymienić. Se, wygląda na to, że kula przeciała na wylot, pozostawiając czystą ranę wylotową. Wokół rany są ślady oparzeń, które sugerują, że pacjent próbował się leczyć jakimiś metodami, co z kolei zapobiegło infekcji. Mamy ostatnie 16 godzin, na froncie jest pod kontrolą, morale 98%, no tylko te moje statystyki tak niefajnie wyglądają. To dziwne, bo z tego co mi pisaliście w komentarzach, część tam miała dużo lepsze wyniki, nie spodziewałem się 98% przy takich wynikach moich kiepskich, bo uważam, że to są kiepskie wyniki, tym bardziej, że mam dużo do pochowania ludzi. W takim razie chyba ciężko przegrać w tą grę. Poziomu trudności też tutaj nie ma. Ale dobra. O cholerka, dobrze lecimy z nimi. Ciężki. Stabilny za 3 punkty. Później ten wleci. Stabilny. 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 Dobry za 3. Dobry za 3. Dobry za 3. Jeszcze mamy? Mamy jeszcze. Dobry. No i dobra. Więcej nie mam. Tutaj też polecimy tymi najważniejszymi. 3, 3, 3. Jak tego też są 3, ale to jest 4 godziny. 14, 14. Patrzcie na to. 9, 9. A i tego, na tego mi i tak nie stać. 21 z 21. No na styk będę pod koniec rozdziału, nie? Ale i tak za dużo tu ich jest. Za dużo mamy ludzi. Niedobrze, szybciej się stan pewnie będzie pogarszał. To co, ciężki odmowa i będzie wtedy na styk. No chyba, że jeden się przemęczy tam, kurde, nie wiem, na dworze. No chyba tak trzeba będzie zrobić. O, już jest 20 z 20, dobra. Ale leci następny i 21. Widzę. Terminalny, no to dobra, to tutaj odmowę sobie pyknę. Nie mam miejsca dla niego. Tym bardziej, że i tak mała szansa na przeżycie. Szczerze, jak my sobie tutaj to zrobimy? Ulepszenia, ile zostało? 12 godzin. Tanto musi się pierw skończyć. No i dobra, mamy materiały. Są czeki. Na front! Na front i morale sobie podniesiemy. Morale prawie na styk są. Zróbmy tam na niebiesko. Już jest niebiesko. Tutaj procencik. 3 procenciki. Mamy 99%. Może uda mi się na 100 skończyć. Bo po co mi są czeki? Czeki chyba nie przychodzą z rozdziału na rozdział, tak? Wszystko jest tutaj jakby wykasowane i zmienione. Tak mi się wydaje, że tak było między pierwszym a drugim rozdziałem. O kurde, ale was zajechałem. Odpocząć to później już...
na końcóweczkę sobie wjedziecie. Będzie siala. Alkohol trzeba produkować. Teraz nagle. Do rekonwalescencji. I do operacji, bo tu tych operacji sporo. No i wszyscy by odpocząć. Tutaj dam z 3 i powiem wam, że 3 dam do chowania zmarłych. Ja nie wiem, co się stanie, jak ich nie pochowam. Z 60 czeka. 63. No, ostatnie. Jedzenie starczy, czeki 99%. No nie spodziewałem się, naprawdę. Tutaj te 3 godziny odczekam. 20 ciągle, dobra. Ktoś zmarł, 160. Końcóweczka. Tu 7 godzin, tu 2 godziny z zjadowca, 3 godziny do zbudowania. Pierw zobaczę, jak to tam wygląda. Tu już jest w okopach spoko. To wszyscy na cmentarz. Normalnie. Wy wracacie. Dobra, skończmy te ulepszenie szybciej. Produkcja, szczerze, wszystko jest pod kontrolą. Będziemy zajmować się zaraz konkretnie chyba ulepszeniami. Pod koniec zrobimy czeki. I tą rekonwalescencję. Operacja. No i zespoły medyczne. No na cmentarz, ile się da teraz. Maksymalna ilość. McDonald's. Niech lecą, chować zmarłych. Tu ciągle na styk. Jest kolejny, nie mam dla niego, kurde, środków. Farmaceuta. Budynek laboratorium był oddalony od głównej drogi i ukryty za małym zagajnikiem. Gdy zwiadowcy zapukali do drzwi, ze środka wyszedł farmaceuta, ubrany w fartuch laboratoryjny i czymś w rodzaju maski ochronnej wykonanej z tkaniny oraz prowizorycznymi goglami na twarzy. Wyglądał na nieco zaskoczonego widokiem zwiadowców, ale nie wydawał się zdenerwowany ani zirytowany ich wizytą. Zapytany o rzekome lekarstwo, wyjaśnił, że jego lekarstwo nie jest niczym specjalnym. Prawdopodobnie jest takie samo, jak to używane w szpitalu. Jego lekarstwo mogło być nieco silniejsze, ponieważ wiedział, jak wyprodukować jego najczystszą wersję. No, dawaj te lekarstwo. Możemy go aresztować. Dostaniemy... to chyba jest zgoda na zatrudnienia. Aż 6 punktów. Tylko czy ja się z tym wyrobię? Bo nie będą musieli go oskortować. Kurczaki, nie? Jeszcze odblokujemy sobie zakład. Przekonać farmaceutę, żeby pracował dla szpitala? Nie mogę, bo nie mam... i pewnie bym dostał lekarza za darmo chyba. Ale nie mamy punktów zatrudnienia. Albo go zmusić. To nie jest humanitarne. Tam pewnie będę mógł wysyłać ciężarówkę. Kurczaki. No też kwadrat główny zapewni 6 punktów zatrudnienia. Nie wiem, czy się... No ale próbujemy. Lecimy w to pierwsze, czyli aresztujemy go. Bo bardziej bym go przekonał, żeby pracował dla szpitala. A tu jest zmuś. Lecę, spróbuję go zmusić. Co tam? Zmuś farmaceutę do pracy dla szpitala. Odblokuję nowy zakład. Tyk. Dowódca zwiadowców sięga po broń, a następnie sugeruje farmaceucie pracę dla szpitala. Twarz farmaceuty blednie. W oczach czai się strach.
nie stawia oporu i od razu się zgadza, ale potem błaga zwiadowców o pomoc, ponieważ nie będzie w stanie samodzielnie wytwarzać dużych partii leków. Dowódca zwiadowców wzrusza ramionami i mówi, że to nie jego problem. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Nie wiem, czy to był dobry Dobra, zmusiłem go, tak? I co my tu mamy? Oho, jest szpital? Tak. Wyślij ciężarówkę. Wyślij. Nie działa. Czemu? Muszę mieć chyba drugą ciężarówkę, bo jedna lata tutaj. Po alkohol. Dlatego teraz chyba jej nie mogę wysłać. Przydałoby się inne ulepszenie. A i to tyle ze zwiadowców. Tu już nic więcej nie zrobię. To jest 19. No ale mam pełne ręce roboty, no. Leczą się. Zanim oni się wyleczą, chociaż to po godzince widzę. Ten też jest na godzinkę. Może się uda? Zobaczymy. Mało czasu bardzo zostało, nie? No i co? Nie mam punktów zatrudnienia. Nawet gdybym dostał, teraz tak się zastanawiam. 6 punktów mogłem dostać, tak? W sumie zatrudniłbym lekarza, zdążyłby przyjechać? 4,49? No, taka niewiadoma by była. Może by zdążył, może nie, bo jakby nie zdążył, to te punkty pewnie by mi przypadły. No dobra. Będziemy mieli odkryty ten zakład na rozdział numer 3. Tymczasem jak na froncie, pod kontrolą. 99%. Ja to skończę na 100%. Ale były jajca. Z taką ilością na cmentarzu. Jeszcze 54 trzeba pochować. 53. Jakoś to tam leci. No dobra. Stop. Bo mamy 3 godziny 18 minut. No i jedno ulepszenie bym jakieś wykonał małe. 5 godzin. No i też muszę mieć te czeki. Tu ich sporo jest. Dajcie mi czeki. Dobra, tyle starczy. Dajcie trochę tutaj. Trochę do okopów jeszcze powysyłamy. Co tam? Trochę tu. Utrzymujemy 100%. Ciekawy jestem. A nagle mi jak mocno spadło. Było 99, jest 90. Oszukali mnie. Ja wiem, że mnie oszukali. Kurde. Chciałem skończyć na 100%, ale widzę, że... Chyba nie pyknie mi to. To jest 4%. 93 dostałem. Dostałem 93. Znaczy no, 3% było 90. 3 godziny, niecałe, już się nie wyrobię. No będzie to po prostu powyżej 90, szkoda. Bo tam był potencjał. No ale dobra, bo ja tak gadam, a tu 2 godziny 46 minut, no to te ulepszenie muszę pyknąć jakieś. Ja tam mogę więcej inżynierów wysłać i będzie tacy. Jakieś małe ulepszenie. Żeby na pewno się wyrobić. O właśnie, ciężarówka. Zwiększamy dostępną liczbę, oczywiście. Przyda mi się ta druga na trzeci rozdział. Tym bardziej mamy odkryte nowe miejsce. 4 godziny. No i dobra. 2,5. Albo 2 godziny 3 minuty w sumie. To się wyrobią. Ej, to jeszcze jedno. To jeszcze jedno małe ulepszenie. Jeszcze jedno małe ulepszenie. Tylko co? Coś co mnie stać. Kurczaki. O. Nie 5,30. O, to jest bardzo krótkie. To jest bardzo krótkie, ale to mnie tak średnio ciekawi. Plus 2 do produkcji alkoholu. O. Stać mnie. 4,10. Wyrobię się. Czy się wyrobimy? O, to jest pytanie. 3,20 za długo. Alkoholu jest dużo. 2,40 na styk. Dawaj jeszcze ty. Muszę tego przypilnować teraz. Hehehe, chyba się uda. Tego mi już nie potrzebuję, zaraz koniec oddziału. Dawać wszyscy. Montujemy.
Trzeba sobie polepszyć sytuację przed nowym rozdziałem. Operacja była zaskakująco łatwa i pozwoliła zespołowi operacyjnemu nabrać większej wiary w swoje umiejętności. 94%. Wygląda na to, że toksyna nie zdążyła jeszcze rozprzestrzenić się w organizmie i zatrucie było tylko łagodne. Szanse pacjenta na przeżycie są znacznie większe niż oczekiwano. Dobra, krótsza operacja. 2,5 godziny. 94%. Jak to na stole wygląda? No operowani, no jak te operacje się pokończą, to może te procenty dojdą. Godzina 36, dobra, wyrobię się. Rana pacjenta była nieoczekiwanie czysta i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że może dojść do infekcji. Moglibyśmy zaoszczędzić trochę środków medycznych, jeśli pominiemy czyszczenie rany. Dobra, pomijaj. Wygląda na to, że kula przeszła przez ciało pacjenta, nie powodując ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych. Oczekiwane szanse na przeżycie są znacznie większe niż przewidywano. Dobra, tu 2 godziny zostały. 98%. Dobra, tych przeczekam z nimi. 98 jest dalej. Godzina 24. Wygląda na to, że na szczęście kula zatrzymała się na kości, nie wyrządzając większych szkód. Udało się nam ją szybko usunąć i zakończyć operację szybciej niż oczekiwaliśmy. Jeszcze troszeczkę przewinę. Atakują. Ajej, myślałem, że coś szybko jeszcze zrobię. Żeby to się nie zakończył mi rozdział. 3 godziny miała zostać. Mamy rannych, ale szczerze za 50 minut, no dobra. No to musimy się tym zająć. Na tą chwilę zrobimy tak. Tam i tak wszystkich nie pochowają. Tylko McDonald, ty tu. Ja o tobie pamiętam. Ich mogę zajeżdżać. I są zmęczeni. Jedno ulepszenie skończone, jedno się kończy za 8 minut. No jest pięknie. 38 98. No to tak o. I co? 2% dostaje morali. Powinna być 100. A jest 99. A było 98. Szkoda. Oni już nie zdążą, nie? Godzina 48, chyba że wszystkie pielęgniarki. Nie, to i tak 3 tutaj robią, nie? No, to tego nie przyspieszę. No cóż. Koniec, 15 minut. 0. Rozkazy z kwatery głównej. 23 sierpnia 1918 roku, 6 rano. Niemcy skupiają się na innej części frontu. Nie spodziewamy się kolejnych niemieckich ataków w najbliższych dniach. Udało nam się przeżyć. Scenariusz zakończony. No i pięknie. Rozdział drugi za nami. No, te liczby mi się nie podobają. No, 269 do 162. Przynajmniej te 300, żeby było wyleczonych. No kiepściutko. Ale było 99%, jeżeli chodzi o morale. No dobra, zobaczmy sobie filmik następnego rozdziału. I wiadomo, że następny rozdział, początek następnego rozdziału wjedziemy z nowym odcineczkiem, kurczaczki. Normalnie, nie inaczej.
The plague that hit the hospital did not strip us only of the lives of our friends and comrades in arms, but also took part of our spirit. Despite this, we have to fight. Although the darkness surrounds us from every possible side, but perhaps we are the dust that will meet the morning light someday. Zbyt długi film to nie był. Oj, tutaj inaczej to trochę wygląda. Więcej tych namiotów rozstawionych, nie? Nie było tak. No ale dobra, w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.